Jak słyszeliśmy, niektórzy płacą życiem, tracą swoje domostwa w związku z tym, że zaufali Jezusowi Chrystusowi. I ta walka duchowa jest nieustanna, ale Jezus mówi: Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A więc. Nie tylko sama kwestia uwierzenia, ale trwania w Nim i trwania przy Nim jest niezwykle ważna. Diabeł robi wszystko, żeby nasza wiara ustała, żeby nas osłabić w tym zaufaniu do Boga, do Chrystusa. I my musimy o tym wiedzieć, że to są Jego diabelskie metody, o których też pisze apostoł Paweł, że Jego metody, Jego Sposoby działania nie są dla nas zagadką, nie są dla nas tajemnicą. My o tym wiemy i, i, i dzieci Boże powinny o tym, o tym wiedzieć. Inną z takich, właśnie z takich sposobów diabelskich ataków, to jest tak, zasiewanie fałszu do Ewangelii, do dobrej nowiny. To jest zdumiewające, że Czasami niektórzy potrafią z taką gorliwością iść za Panem po uwierzeniu. Mija pół roku i gdzieś to wszystko gaśnie w nich, bo ktoś coś powiedział, bo coś się wydarzyło i człowiek zaczyna się gubić, zaczyna tracić wiarę. I o tym właśnie mówimy, studiując list do Galacjan. Mówimy o tym, że apostoł Paweł, będąc prowadzony przez Ducha Bożego, kosztowało go to wiele. Bo o mało nie utracił życia. Niektórzy nawet mówią, że jakby Bóg go po tym ukamionowaniu, tam bodajże w listrze, że on został jakby przywrócony do życia. Że te funkcje życiowe gdzieś tam musiały ustać na, na, na moment. I Bóg pobłogosławił to, to, to głoszenie, a zaraz później pojawili się super duchowi bracia, ludzie, którzy przyszli i poprzez to, co mówili, zasiewali, zaczęli zasiewać w sercach i umysłach tych nowo nawróconych chrześcijan, którzy radowali się zbawieniem. Paweł mówi: wy Radowaliście się zbawieniem. Radowali się mocą Ducha Świętego, którą przeżywali. Radowali się z tego faktu, że mogli zostać wyrwani z, z, tego, z tych pogańskich kultów, którzy niektórzy z nich, nie, nie wszyscy, ale byli to poganie, część z nich była poganami, z pochodzenia poganami, którzy zwracali się do swoich, do swoich bożków, z tego zostali wyrwani. I oto ci fałszywi nauczyciele przez taką, wiecie, wydawało w sumie bardzo prostą rzecz. Bo mówią, fajnie, że uwierzyliście w Chrystusa, ale to jeszcze nie wystarczy. Musicie dać się obrzezać. Musicie jeszcze coś uczynić, abyście doświadczyli no, właśnie czego mieliby doświadczyć, skoro już doświadczyli? Zobaczcie, jak diabeł potrafi rzucić myśl, koncepcję, która powoduje całkowite wywrócenie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Do tej pory Paweł im wyraźnie mówił: Jeśli chcecie być zbawieni, uratowani, obmyci, wyzwoleni. Macie zaufać Chrystusowi tym, co Chrystus na krzyżu dla was uczynił. Natomiast oni mówią, ci fałszywi nauczyciele, Chrystus, Jego dzieło dokonane na krzyżu jest niewystarczające. I właśnie o tym jest ten list. Niektórzy mogliby mieć takie pretensje, że apostoł Paweł za mocno kładzie akcent na Wiary, na zaufanie Chrystusa i Jego dzieło. I jakby boją się, że jeżeli położymy zbyt duży nacisk na zaufanie i wiarę, a zapomnimy o przykazaniach, o tym, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy, to może być źle z tymi wierzącymi. I często tak mówią: no tak, no ale. Przecież człowiek wierzący to jeszcze musi i to, i to, i tamtego przestrzegać. A i tu chodzi o sedno Ewangelii. My wiemy, że człowiek odrodzony, człowiek, który poznaje Chrystusa, człowiek, który ma żywą wiarę w Chrystusa, On doświadcza tej ponadnaturalnej, wewnętrznej przemiany i On wie, jest pouczony przez Ducha Bożego. I Duch Boży wypala prawo Boże, czy też słowo Boże, prawdę Bożą w jego sercu i w jego Duchu. To już nie jest gdzieś tam na tablicach kamiennych, czy gdzieś tylko w księdze zapisane, ale to staje się częścią życia człowieka, który zaufał Chrystusowi, który położył całą ufność Chrystusowi. Ale ci fałszywi nauczyciele. Oni uparcie twierdzili, to nie wystarcza wasze zaufanie. To jest zbyt mało. I pamiętacie, apostoł, apostoł Paweł tutaj powołuje się, że zganił apostoła Piotra, który w sposób obłudny zaczął postępować. Powiecie, dopóki nie było tych tak zwanych judaizujących wierzących z Jerozolimy. A więc ludzi, którzy z jednej strony chcieli iść za Chrystusem, a ciągle głowę mieli odwróconą w stronę zakonu, przepisów. I jakby próbowali Chrystusa z tym wszystkim jakoś połączyć i mówią dopiero wtedy mamy tą pełnię. I Piotr z jednej strony doświadcza łaski. I Kiedy przychodzi do Antiochii, do zboru, w którym był Paweł, z którego zboru to przecież wyszedł i głosił tam w Galacji Ewangelię i nie miał żadnych problemów. Usiąść z chrześcijanami, z pogan, z Syryjczykami i innymi, którzy tam byli w tym zborze w Antiochii, i jeść. Tam on może jad koszerne, a tamci nie koszerne. Tamci raczyli się różnego rodzaju mięsem, a ten może Piotr nie raczył się. Nie wiem, bo to nie jest napisane, ale sądzę, że jako Żyd uważał, że nie może pewnych potraw jeść, bo zakon mu zabrania. Piotr mógł się trzymać tych przepisów. Jako Żyd mógł się tego trzymać. Nie w tym był problem. Problem zaczął się pojawiać w tym momencie, gdyby Piotr powiedział do tych braci i sióstr w Chrystusie w Antiochii: Nie możecie być zbawieni, jeśli będziecie jeść niektóre potrawy, o których zakon mówi, że nie wolno wam nich jeść. To znaczy, że Piotr w tym momencie byłby tym, który wywraca Ewangelię Jezusa Chrystusa. On tego nie robił. On miał wolność, aby usiąść. Tamci jedli swoje, on może jadł swoje, był przecież Żydem, był obrzezany przecież już dużo wcześniej, i on nie musiał się zapierać swojego żydostwa. Ale Poganin nie musiał stawać się Żydem, żeby móc z Piotrem usiąść do stołu. Tam była jedno. Wszyscy wiedzieli, jedni i drudzy, że są tak, w jeden sposób odkupieni zbawieni przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Piotr jako Żyd i ci poganie ze, swojego, ze swoich pogańskich zwyczajów, bo zostali wyrwani. Razem mogą być przy stole, ale pojawili się ci judaizujący. Wiecie ludzie potrafią na, na nas zastawić sidła, przestajemy się czuć wolni, bo on uważa tak, że powinno być, a ten uważa, że tego nie powinieneś robić i on nakłada na nas pewne bariery i wolność przestajemy być wolni i czuć się wolni. Wiecie my mamy różne zdania na pewne rzeczy, ale Uważajmy, abyśmy nie zamykali ludzi w swoich własnych klatkach. I ci ludzie wobec tych judaizujących, Piotr nie czuł się komfortowo w tym momencie. Pamiętacie, że odsunął się i już nie siadał z braćmi i siostrami przy jednym stole. Przedtem śpiewali Halleluja! Ale kiedy tamci przyszli. Piotr czuł się tak nieswojo, bo go oskarżą, że on je rzeczy albo w ogóle siada do stołu, no tak jak panu Jezusowi zarzucali: jest z poganami, z celnikami, je. Nie rozumieli wolności, która jest w Chrystusie. Odkupienia, które jest w Chrystusie. Wiecie, cielesność ma to do siebie, czy działanie ciała, że my próbujemy się wyróżnić wobec innych, bo my tego nie robimy. Albo my to robimy, a Wy tego nie robicie. I rzeczy, które są kompletnie nieistotne, nieważne, nagle urastają do rangi pobożności. Pobożny jest ten, który czegoś przestrzega. Albo nie przestrzega. Ale Paweł zdecydowanie mówi: Piotrze, żyjesz obłudnie jak pogani. Jak to do tej pory ci nie przeszkadzało siadać z braćmi i siostrami z pogan, a teraz odsuwasz się od nich? Słuchajcie, to jest niesamowicie ważne, jak my wierzymy. Obyśmy nie nakładali na siebie, na innych rzeczy, które nie mają absolutnie nic wspólnego z Ewangelią i z wolnością, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Każdy z nas może stworzyć sobie taki własny kanon, czego, co wolno, czego nie wolno. Pierwsze, sprawdź, czy Biblia tak mówi. Sprawdźmy. Bo możemy wiązać siebie i innych rzeczami, które my uważamy za dobre, a które, a, albo które uważamy za złe, i nikt tego nie powinien naruszać, bo inaczej nie możemy go uznać za brata czy za siostrę. Ja teraz nie chcę tutaj mówić o jakichś szczegółach, ale myślę, że doskonale rozumiecie, że, że tak, tak możemy działać. I apostoł Paweł Gani Piotra. Dla apostoła Pawła. Liczy się coś najistotniejszego. To pytanie powinniśmy zadać sobie i każdemu innemu. Czy narodziłeś się na nowo? Czy narodzi, narodzony jesteś z Ducha Bożego i Bożego Słowa? Apostoł Paweł w tym drugim rozdziale Listu do Galacjan mówi tak. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem, Jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecnie życie moje w ciele jest życiem w wierze w syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. A kiedy kończy ten list, mówi tak: Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym się miał chlubić z czego innego jak tylko z krzyża pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz, lecz nowe stworzenie. Lecz nowe stworzenie. Tak mówi Paweł w 15. wierszu 6 rozdziału: lecz nowe stworzenie się liczy. Wiecie, ciało zawsze pożąda przeciwko temu, co jest z ducha. Zawsze. I jest ten mankament taki, że próbujemy siebie w jakiś sposób poprzez pewne rzeczy, nasz wysiłek zrobić coś i przez to myślimy, że stajemy się duchowymi ludźmi. I apostoł Paweł mówi tak do zborów, do tych zborów w Galacji nie martwcie się. Mówi tutaj w tym, pamiętacie, w tym drugim rozdziale 16, 17, mówi, jeśli odbudowuję to, co zburzyłem, ten stary system tego powrotu do zakonu, jeśli według tego chcę żyć, to jest totalna porażka. To znaczy, że odbuduję coś, z czego Bóg już mnie wyrwał. I Paweł tu ma na myśli przestrzeganie przepisów zakonu. Jakby budowaniu swojego usprawiedliwienia w oparciu o zachowywanie zakonu. Mówi: Nie trzymajcie się tego systemu. Ja wiem, że od razu niektórzy mówią: no, 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 zaraz, zaraz, czy to nie jest bardzo niebezpieczne? Ale ja już zaznaczyłem na początku: jeśli popatrzcie, co może być większego, kiedy Paweł mówi o nowym stworzeniu, którym się staliśmy. Jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. I więcej, mówi tak, już nie ja żyję, ale żyje we mnie kto? Chrystus. No jeżeli żyje w Tobie Chrystus, to znaczy Jego obecność, to kim On jest, to On uświęca Twoje i moje życie i On prowadzi ten zmartwychwstały, żywy Chrystus we mnie, a ja w Nim. On prowadzi mnie do tego, co czyste i święte. Amen. Nie poprzez rzeczy zewnętrzne. Tak jak ci judaizujący chcieli, nie, 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 wy musicie się obrzezać. Paweł, a tutaj mówi tak, no słuchajcie, wy znowu chcecie wracać do tego, do tych żywiołów. To jest niesamowite, Paweł nazywa zakon żywiołami tego świata. O tym już wspominałem. Czyli jakby łączy żywioły, jak ziemia, woda, powietrze, yy, ogień, te żywioły, w których ludzie myśleli, że z tego jakby powstają światy i same może przez się. To on, on przyrównuje to do tych żywiołów. Mówi, jeśli chcecie wracać do czegoś, co, co jest, stało się żywiołem, Pamiętacie, czwarty rozdział tego listu mówi od ósmego wiersza, żeby to w kontekście, lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni, miesiące, pory roku, lata. Boję się, że na daremno się nad wami mozoliłem. W liście do Galacjan. <laughs> Bardzo też apostoł Paweł to porusza, mówiąc w tym kontekście tej, tej, tej walki duchowej, o którym czytałem na początku. Mówi tak, niechże, 16 wiersz drugiego rozdziału listu do Kolosan, niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Lubię to. Drodzy, lubię to, bo przychodzą niektórzy, pukają do drzwi i mówią: Słuchaj, drogi bracie. Nie wiem w tym momencie, czy ja jestem ich bratem, czy nie. Słuchaj, fajnie, że wierzysz w Jezusa, ale jeszcze musisz przestrzegać Sabatu. Nie wolno ci jeść wieprzowiny, bo przecież to jest ciekawe, że aku, akurat uparli się o sabat, o wieprzowinę, a o wiele innych rzeczy. To jest ciekawe. Ale tu Paweł wyraźnie mówi, my nie trzymamy się już. I Paweł dalej pisząc o tym mówi, nie zajmujemy się czcią w poniżaniu samego siebie, czyli umartwianiu, pokazy wór pokutny, posty, jakieś pielgrzymki, nie wiadomo... Wiecie, ciało ma tą tendencję. Ja muszę się wyróżnić, ja, ja muszę coś zrobić, zaznaczyć, jaki to ja jestem święty, bo jak nie będę jadł, albo będę się ograniczał, albo będę gdzieś tam pielgrzymował, albo nie wiadomo co. To jest typowo manifestacja naszego ja i tej paskudnej cielesności w nas. Która próbuje sama siebie przed Bogiem wywyższyć i pokazać, Boże, popatrz, jaki ja jestem. A wiecie, kim my jesteśmy? W oczach Boga nie ma ani jednego sprawiedliwego. W oczach Boga jesteśmy skażeni do cna grzechem, do cna. I to wstrętne ciało, ta cielesność. Próbuję się zaznaczyć w jakiś sposób, odróżnić od innych, żeby inni zobaczyli, bo jak ja będę odpowiednio składał ręce, będę mówił takim specjalnym głosem, żeby zaznaczyć, że ja się różnię od innych. A ja lubię po prostu być sobą. Lubię, żeby ludzie, patrząc na mnie, wiedzieli, że nie gram. Nie udaje, jak jestem w domu, jestem w Kościele, nie, że jestem jakimś. Chociaż jestem kimś szczególnym. Każdy z nas jest kimś szczególnym ze względu na Chrystusa w nas. Amen. Haleluja. Ze względu na Chrystusa jestem szczególny, ale ze względu na samego siebie. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. A nie trzyma się głowy czyli Chrystusa, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgniami rośnie wzrostem Bożym, jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczę przez samoużywanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi. W poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Pułapka. Paskudna diabelska pułapka żeby nawet najbardziej oddanych, umiłowanych, odkupionych, przemienionych chrześcijan, aby im zamącić w głowie i, i tak radowali się z odkupienia i przebaczenia i dawali świadectwo i przeżyli moc Ducha Świętego. A zły przychodzi i tam wrzuca. Nie może się radować. Ty jeszcze tak naprawdę jeszcze nie poznałeś. Są gotowi się drugi raz ochrzcić i trzeci raz może ochrzcić. Ja wiem, że trzeba się ochrzcić. Wiecie, bo, bo tak wyraźnie mówi, że kiedy ja idę do chrztu, kiedy uwierzyłem, zostałem zrodzony, mam nowe życie, to wręcz wewnątrz mnie jest pragnienie, aby dać się ochrzcić, aby się utożsamić z moim Zbawicielem w Jego ukrzyżowaniu i w Jego wzbudzeniu zmartwych, bo tym jest właśnie chrzest. Ale Paweł tak pięknie mówi, ale nie będę się sobą chlubił. Tylko kim? Panem będę się chlubił. Wiecie, Paweł w tym liście, który niby tak mówi dużo o wierze, a się zastanawiamy, no ale bracie, życie, życie, ale on tam piętnuje i mówi tak pięknie, że, że, że nie wolno, że to jest... To jest ciało, które próbuje pokazać siebie, kim to ja jestem. I musimy się pilnować. Tak więc Paweł mówi, ten powrót, ta próba to, to że będziecie chcieli zachowywać jakieś przykazanie, oddajecie się znowu pod żywioły tego świata. Ale przecież wy macie rzeczywistość. Paweł tutaj w tym liście do Kolosal mówi: Te wszystkie rzeczy są cieniem. A rzeczywistością jest Chrystus. Wy go macie, a więc radujcie się, dziękujcie. Jesteście bożym ludem, bożymi dziećmi. Tak właśnie apostoł Paweł to pisze. Mówi takie ważne rzeczy. Zakon. Zanim powstał, Bóg dał obietnicę usprawiedliwienia już z wiary. 430 lat, zanim został nadany zakon na górze, na synaju. Już 430 lat wcześniej Abraham zostaje usprawiedliwiony przez wiarę w Boga i wiarę Bogu. Zakon dopiero po 430 latach został nadany. I znowu Paweł mówi: Zakon został nadany tylko na określony czas. Nie było intencją Boga. Aby przez zakon ktokolwiek mógł zostać usprawiedliwiony, to jest nawet niemożliwe, bo nikt z nas tutaj obecnych i nikt na tej ziemi nie był w stanie zakonu wypełnić. Jakub wręcz odkrywa nam pewną myśl odnośnie zakonu Bożego. Mówi: Gdybyś wszystko wypełnił, ale jedno złamał, jedno przykazanie kłamstwo. Zdarzało Wam się skłamać? Oszukać. Ale jeśli złamiesz jeden, jesteś winien przestępstwa całego prawa i znajdujesz się pod przekleństwem prawa i nie ma dla Ciebie ratunku, Mówi, jakżeż możecie próbować szukać usprawiedliwienia w zakonie, w przestrzeganiu prawa, skoro to jest niemożliwe? Ale kiedy zaufacie Chrystusowi on który wypełnił całe prawo jeśli zaufacie temu co jego przelanej krwi na krzyżu to jesteście w oczach Boga nawet kiedy nie jesteśmy zdolni wszystkiego wypełniać on nas usprawiedliwił przez doskonałą, jedyną, niepowtarzalną ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wiecie, że ofiara Chrystusa była tylko jeden raz. Chrystus nie może być uderzony powtórnie. Jedyny raz. I to wystarczy zupełnie. A wy próbujecie. Paweł mówi, to jest niemożliwe, wiecie? A później mówi, tak, Abraham miał dwóch synów, jednego z Hagar, niewolnicy, a drugiego z Sary, z małżonki. Piękny obraz apostoła. Czy apostoł Paweł nam tłumaczy to, co to wydarzenie historyczne nadaje mu duchowy charakter. To jest piękne, jak słowo tłumaczy słowo nie muszę się domyślać. To samo słowo, to, co wydarzyło się w życiu Abrahama, ma znaczenie duchowe. Oto ten, który urodził się z Hagar, Paweł wyraźnie tutaj pisze, w czwartym rozdziale mówi tak, wiersz od wiersza 22. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. To jest znowu ta myśl: co się narodziło z ciała, jest ciałem. Możesz farbować się, koloryzować, możesz robić rzeczy, nie robić rzeczy. Nie jesteś w stanie wzbudzić w sobie sam tego Bożego, duchowego życia. Ciało doprowadzi nas do duchowej ruiny i do zatracenia. Co się z ciała narodziło jest ciałem, tak mówił Jezus w rozmowie z Nikodem, ale co się narodziło z ducha, jest duchem. I mówi Jezus tak, że nikt kto nie narodził się z ducha, nie wejdzie do królestwa ani nie zobaczy królestwa. Mówi Abraham. Bał się, komu przekaże majątek. Bóg przecież dał mu obietnicę, że Twoje potomstwo będzie jak gwiazdy. Ale nie mógł się doczekać. To zbyt długo trwało, ta odpowiedź, to wypełnienie obietnicy. Trwało już 24 lata i nie zanosiło się na to, że Bóg wypełni obietnicę. I trochę wcześniej, może bo to było 14 lat różnicy między narodzeniem Ismaela, a, a później Izaaka, syna obietnicy. Ma ponad, czy koło 80 lat, rodzi się ten zrodzony z ciała, z siły człowieka, w sposób naturalny. Nie trzeba było żadnej mocy Boga, żadnego cudu. Ale ten urodzony z ciała rodzi w niewolę. Wiecie co? I Paweł tutaj ośmiela się, nie tylko zakon przyrównać do, do dawnego sposobu, już nie nazywa, nazywa to jak, tu jest takie szczególne tłumaczenie przestarzały, zepsuty system. Jeśli ktoś szukał usprawiedliwienia w zakonie, czyli w, stał, w starym, przestarzałym systemie. Albo nazywa żywiołami. I tutaj Paweł w tym Lisie do Galacjan, tłumacząc o tym, co mają, o tej wolności, którą mają w Chrystusie, o tym, że stali się Bożymi dziećmi, mają Ducha przecież na początku czwartego rozdziału, że Duch Boży w ich sercach poświadcza, że są dziećmi Boga. Mówi: Ale ten, który urodził się według ciała, i mówi tak, lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obytnicy. A to jest powiedziane obrazowo, oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii, odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Heh, czyli inaczej mówiąc, to stare przymierze. Paweł mówi tutaj to, co rodzi się z ciała i co jest z ciała. Przyrównuje to do, do, zrodzone, do zrodzenia z ciała i, i przyrównuje to prawo, które zostało, chociaż ono jest dobre i święte na Górze Synaj. W tym momencie nowego przymierza ono już nie wypełnia swojego zadania. Ono miało zupełnie inne zadanie. Ale teraz ono już nie jest ważne. Rodzi w niewolę, ale ten, który jest synem wolnej, Sara była wolna, była małżonka. i tam potrzebny był cud, drodzy. Co się rodzi z ciała, ciągle jest ciałem, ale to, co jest zrodzone z Ducha Bożego, jest duchem, jest duchowe. Kiedy patrzył na swoją żonę Sarę, ona mówi, nie jest zdolna urodzić. On też już setkę, 99 lat miał. Ale potrzebna była moc Boga, ingerencja Boga, i Sara poczęła i narodził się Izaak, czyli uśmiech. Izaak znaczy uśmiech. To był taki uśmiech Boga w kierunku Abrahama. Więc czekałeś tak długo, ale w końcu się doczekałeś. I to w Izaaku. Popatrzcie, jeżeli coś jest z mojej własnej siły, ja na tym buduję swoje przekonania, swojej świętości, sprawiedliwości, stoimy pod przekleństwem, wchodzimy pod przekleństwo, tracimy to błogosławieństwo łaski. Ale kiedy stoję na gruncie mocy Boga działającej we mnie, to On mnie zradza. On mnie zwraca. Słuchajcie, nikt z nas o własnych siłach się nie narodził. To jest dzieło rodziców i mocy Bożej. Bóg chciał, żebyś się urodził. A nie miałeś, w tym, nie masz w tym żadnego udziału. Ale tu chodzi też o duchowe. Podobnie jest w życiu duchowym. Kiedy przychodzę do Boga brudny, Grzeszny, widzący, że zawodzę, zawiodłem i nie jestem w stanie sam się zmienić. To jest dobry moment, to jest łaska i coś cudownego, kiedy człowiek dochodzi do tego momentu, że możesz spojrzeć w górę na Zbawiciela, który umarł za ciebie, który ma moc dać ci nowe życie, i możesz taki brudny, pokonany, przegrany przyjść. I powiedzieć: Panie Jezu, ratuj mnie, zbaw mnie. Jeżeli to jest z głębi serca szczere, to wtedy Bóg robi to, co jest niemożliwe dla Ciebie i dla mnie. On przez Ducha Świętego zradza nas i czyni nas nowym stworzeniem. Ten urodzony z wolnej, Sprawia ten, który nas zradza, Bóg, przez Chrystusa w mocy ducha, czyni nas obywatelami niebiańskiego Jeruzalem, do którego zmierzamy, które stąpi z nieba, abyśmy mogli być i mieszkać z Bogiem. Dlatego Paweł pozwala sobie powiedzieć do Galacjan, zgłupieliście. Kto was omamił tak dobrze rozpoczęliście. I teraz spróbujecie wrócić do rzeczy, które już nie są aktualne. Które nigdy nawet nie było celem Bożym, aby przez nie człowiek był usprawiedliwiony. Bo zakon. No właśnie, mamy tam zakon. Joel, Joel, mamy tam zakon. Apostoł Paweł tłumaczy, że zakon. Zwróćcie uwagę, że. Apostoł Paweł w, w tym liście do Galacjan mówi tak, lecz w czwarty rozdział lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, Bóg zesłał syna. To jest ciekawe, Bóg wyznaczył czas. I Bóg wiedział, kiedy jest dobry czas, aby jego syn przyszedł na tą ziemię i dokonał odkupienia. Bóg wyznaczył czas. Nadeszło, my może byśmy zupełnie inny czas wybrali, ale to Bóg wiedział, kiedy dokładnie Jego Syn ma przyjść, tak, aby Ewangelia mogła rozprzestrzenić się na obliczu ziemi. I teraz mówi zakon, o tym zakonie. Mówi, jeżeli, jeżeli na zakonie chcecie budować, to apostoł Paweł w tym liście do Galacji, on po pierwsze mówi, mówi że... Nikt nie może być przez wypełnianie zakonu usprawiedliwiony, bo nikt nie jest w stanie go wypełnić. W trzecim rozdziale w wierszu od 19 mówi tak. Czymże więc jest zakon? Został on dodany, czyli taki dodatek z powodu przestępstw. Drodzy, czy zakon, prawo Boże dane Mojżeszowi na górze Synaj i dane Izraelowi było dobre? Śmiało. Jakie, jak myślicie? Było dobre? Czy prawo Boże, zakon dany Mojżeszowi, ja wiem, po tym, co teraz powiedziałem, to czujecie się tacy trochę niepewni. Było dobre? Było dobre. Było święte? Jak najbardziej. Popatrzcie, w liście do Rzymian, apostoł Paweł nam wprost o tym mówi, że zakon, który Bóg dał. Mojżeszowi, nie mogę być przez zakon usprawiedliwiony, ale zakon jako prawo Boga dane, dane ludowi Bożemu jest. Apostoł Paweł mówi, że to prawo, to prawo, mówi tak, a ja, um, może w kontekście, to jest siódmy rozdział listu do Rzymian. Ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem, i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. A bowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon sam w sobie jest święty. I przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Inaczej mówiąc, ten dodatek dany z powodu naszych przestępstw, to prawo Boże, które jest dobre, święte, sprawiedliwe, celem Boga nie było żebyśmy poprzez wypełnienie, bo, bo Słowo Boże wyraźnie mówi, że nikt poprzez zachowywanie zakonu nie będzie przed Bogiem usprawiedliwiony. Ale zostało dane ze względu na nas i na grzech, który jest obecny w życiu każdego człowieka. To mówi tak, czy to, co święte, sprawiedliwe, stało się dla mnie śmiercią, Paweł mówi, nie, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że to prawo i ten zakon, kiedy go przełamie świadomie i nieświadomie też, kiedy go łamie, to tak naprawdę to jest świadectwo, że w życiu każdego jest ta moc grzechu, ten grzech. Aby się okazało, że mamy problem z grzechem, z którym sobie nie jesteśmy w stanie poradzić. I ką ten dodatek, dodany z powodu przestępstw, ma pokazać na świętość i sprawiedliwość Boga i na moją, twoją grzeszność. Po co? Z jednego powodu. Abym popatrzył na Jezusa, na krzyż, na mojego Zbawiciela, tak jak Mojżesz wywyszył węża na pustyni, pamiętacie, abyśmy, patrząc na Jezusa, dostąpili łaski, oczyszczenia, przemiany i zwycięstwa. A więc wskazuje na naszą grzeszność, jest bezradny wobec naszej grzesznej natury. Zakon spowodował przekroczenie zakonu, spowodowało sąd, słuszny sąd i gniew Boga. Oto Bóg wyznaczył. Granice, pokazał nas swoją świętość i sprawiedliwość, i stoimy bezradni wobec tego, mówimy, jest po nas. Więcej złamanie groziło śmiercią. Kto przekraczał prawo Boże, znajdował się pod gniewem, pod sądem i pod przekleństwem. Pod przekleństwem Boga. Dlatego tutaj w liście do Galacjan jest napisane, że Chrystus stał się za nas grzechem i w tym liście do Galacjan jest napisane, że Chrystus stał się w nasze miejsce z przekleństwem. Inaczej mówiąc, wziął na siebie sąd, gniew Boży i całe przekleństwo ze strony sprawiedliwego Boga nad Tymi, którzy łamią przykazanie i zawis na drzewie. Bo Biblia mówi przeklęty każdy, który zawis na drzewie, kiedy wykonywano wyrok śmierci w Izraelu z powodu złamania przykazań. Kamionowano takiego człowieka, a później go przywiązywano albo wieszano na drzewie. Mówiąc, tak, ten człowiek spotkał się ze słusznym gniewem jest pod przekleństwem świętego Boga. Ale Bóg nie chce śmierci Twojej i mojej. Zakon jest święty i dobry, ale pokazuje mi, że jestem docna zepsuty. Potrzebuję łaski, przebaczenia, usprawiedliwienia. Więcej potrzebuję przemiany nowego życia, abym mógł się Bogu podobać. I nie, może, I nie jest to zrodzone z mocy mojej, mojego ciała, ale liczę na łaskę i moc Ducha, że On dokonuje tej świętej Bożej przemiany. On. Tak więc to Chrystus jest Bożą odpowiedzią. Chciałbym coś przeczytać, coś sobie zanotowałem. Nie wiem, czy akurat to znajdę. Tutaj, jak nie może innym razem. W każdym razie, w każdym razie, zakon dany przez aniołów do czasu przyjścia potomków. Ale list do Hebrajczyków i apostoł Paweł się do Galacjan, do Rzymian mówi: Ale my teraz żyjemy, tak, Wojtku, teraz to już jest nowe przymierze. Są różne przymierza. Było stare, kiedy było prawo, my jesteśmy w nowym przymierzu. Hebrajczyków 9:10 mówi o nowym porządku. To jest ciekawe. Słuchajcie, Pan Bóg nie płakał za świątynią, tak mi się wydaje. Zasłona rozdarła się, w świątyni. Z góry na dół. Zbawienie jest od Boga. Z góry na dół. Nie od człowieka. Od Boga. My nawet Boga nie szukamy. Niewielu ludzi tak naprawdę jest przejętych Bogiem i go szuka. On nas znalazł. On nas poszukał. I tak się stało. I ja myślę, że dlatego, że stary porządek opisany w zakonie, świątynia, miejsce święte, najświętsze. Było do czasu, ono pokazywało sposób dostania do się przed tron Boga, ale kiedy zasłona, bo Chrystus zapłacił cenę, rozdarła się, to droga do miejsca najświętszego została otwarta. Każdy teraz może wejść do tego najświętszego miejsca, gdzie był tron Boga tak zwana skrzynia przymierza. I tam była ta ubłagalnia, która symbolizowała Chrystusa. Była skrapiana raz do roku krwią za grzech arcykapłana i za grzech ludu. Była ubłaganiem z powodu przestępstw arcykapłana, kapłanów i ludu Bożego. Ale teraz jest otwarta. Dlatego Paweł, przepraszam, autor listu do Hebrajczyków, 4, bodajże 16, mówi. Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Do tronu łaski. Abyśmy doznali pomocy w stosownej porze. Oto już nie ma zasłony. Jest nowy porządek. Już nie ma pośredników, nie ma kapłanów, których musisz prosić, żeby coś zrobili, żebyś zyskał przychylność u Boga. To jest stary porządek. Więcej, masz prawo przez Chrystusa, mamy prawo przez Chrystusa przystąpić do tronu łaski przed oblicze świętego Boga. Jezus to powiedział także w Ewangelii Jana 14:6. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Już nie ma pośredników, nie ma kapłanów. Nie ma. To jest stary porządek. Ludzie zostali odkupieni, aby mogli przyjść sami bezpośrednio do zbawiciela albo do ojca przez zbawiciela, przez Jezusa Chrystusa, albo do zbawiciela, bo także Bóg ojciec nazwany jest zbawicielem, który posyła swojego syna na krzyż. Popatrzcie, jak ludzie potrafią wszystko powykręcać to jest łaska. Darmo. Przez zaufanie Chrystusowi możesz doświadczyć nowego życia, nowe, zupełnie nowej przemiany. Idźmy tam dalej, bo ja nie wiem, czy ja to potrafię, potrafię. Rola zakonu. Galacjan 3,23 mówi, był strażnikiem, dopóki nie została objawiona wiara. Zakon trzymał nas pod strażą, tak jak więzień. Trzymany i pilnowany, żeby nie zwiał. Albo tak jak to słowo straż, było tak jak ryba złapana do sieci. Pod strażą. Był strażnikiem. Po co? Aby nas zatrzymać, zachować przy Bogu, aż przyjdzie zbawiciel, aż przyjdzie wiara. Chociaż ona już była też, jak powiedzieliśmy na przykładzie Abrahama. Przed zakonem już funkcjonowała. Strażnik, wychowawca, przewodnik do Chrystusa, pokazujący, opiekun, zarządca i to greckie, ten Pajdagogos, kiedy wolny człowiek, dziecko, zanim dojrzał, Zanim stał się dojrzałym, był prowadzony przez tego Pajdagogosa, pedagoga, wychowawcę na lekcje. Wiecie, jak taki mały, szkrabczy nastolatek idzie, a jemu za bardzo się przecież nie chce iść do szkoły. Nie? Zanim tu przyjechałem, odwiedziłem moją mamę i. I, I coś tam moja mama się źle czuła i wnuczka ją obejmuje. ona Moja mama mówi, nie, bo ja mogę cię zarazić. Ona mówi, ja chcę babciu być zarażona, bo nie chcę iść do szkoły. <laughs> I ten pedagog miał taką witkę. I po tych smagał go, po tych gołych. Łytkach, nogach, żeby nie zbaczał, tylko szedł prosto na zajęcia, na lekcje. Prowadzi nas przewodnik, wychowawca, do tego, żebyśmy szukali tego, co dobre. To właśnie za zadanie miał zakon. Strażnik, przewodnik do Chrystusa, opiekun. To właśnie nie był przeciw Bożym obietnicom. Nie mógł nikogo ożywić, ani usprawiedliwić. Nie mógł zakon nikogo doprowadzić do doskonałości. Był słaby wobec grzechu i naszej cielesności. Zawierał tylko cień przyszłych dóbr. Przyrównany przez Pawła do żywiołów, przestarzały system. Ale my obecnie należymy do tego, który jest wolny. Narodzeni jesteśmy do tego górnego Jeruzalem. Wiem, że jesteście zmęczeni, ale może nie aż wykończeni. Powstańmy aby Bogu podziękować. Modlę się, aby wiecie sam siedzę nad tym listem, rozważam go, myślę o nim. Wyborze, Boże, ja chcę to dobrze zobaczyć. To co Ty uczyniłeś dla nas w Chrystusie. A też abyśmy umieli odpowiedzieć Człowiekowi, który przychodzi i próbuje budować poczucie swojej sprawiedliwości, swojej na fałszywym fundamencie. Panie, dziękujemy Ci, że Jezus jest źródłem życia i naszej sprawiedliwości. Dziękujemy Ci, Ojcze, że dałeś nam doskonałego, cudownego Zbawiciela, który czyni nas w Twoich świętych oczach sprawiedliwymi. Świętymi, oddzielonymi dla Ciebie. Dziękujemy Ci, Boże, że zrodziłeś nas przez Słowo i Ducha do życia z Tobą, świętym Bogiem. Dziękujemy Ci za to wielkie powołanie, za to wielkie zbawienie, w którym mamy udział. Tobie niech będzie chwała. Panie, daj nam to zobaczyć. Przypomnij nam. Rozświetl nasze serca i nasze myśli, abyśmy widzieli, że nie jesteśmy pod przekleństwem, ale jesteśmy błogosławieni, usprawiedliwieni w Twoich świętych oczach, przez absolutnie Twoje dzieło dokonane na krzyżu. A możemy mieć w nim udział przez zaufanie Tobie. Amen.